To dlatego słyszę czasem głosy? Ty na pewno nigdy ich nie słyszałeś? Nie tak jak ty. Nic dziwnego. Każdy Bóg jest inny. Więc może nie będę siłaczem, ale zyskam jakieś inne moce. Już je masz, chłopcze. Pokaż mi drugiego młodzieńca z taką smykałką do języku. A kto wie, jakie inne talenty chowasz w zanadrzu? Więc widziałeś od początku? Owszem, ale poznałem w życiu wielu bogów. Ja właściwie też. Kto jeszcze wiedział, że jestem bogiem? Na pewno Freja, Brok i Sindri? Nie muszą tego wiedzieć. Baldur! Czy on wie? Czy dlatego nas szuka? Znałeś go wcześniej? Po raz pierwszy zobaczyłem Baldura w dniu pogrzebu twojej matki. Taka jest prawda. Ej, nie musimy od razu wracać do skarbca Tyra, prawda? Przecież jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy, nie? Co najbardziej chciałbyś teraz zrobić? Pokażę ci. Spróbujmy jeszcze raz. Bez zakłóceń. No dobrze. Czytaj. Śmierć pochłaniam skrycie, by jutro zrodzić życie. O, całkiem ładne. Może to moje dzieło? No dobrze. Czytaj. Śmierć pochłaniam skrycie, by jutro zrodzić życie. Czy to odpowiedź? Ziemia. Pochłania śmierć, rodzi życie. Pisz. Jarl. Szkoda, że w Alfheimie nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle zabijając elfy. Nie mam pewności, że to właściwy wniosek. Nie masz czego żałować. Elfy wciągnęły nas w swoje sprawy. Nie, już rozumiem. Mieliśmy tam boskie sprawy, a one nam przeszkadzały. Zajmowały nas drobnostkami. No i znowu zostawimy to bez komentarza? Po prostu odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Chyba poczułeś się nieco zbyt pewnie. Potęga stawia cię przed trudnym wyborem. Możesz służyć sobie samemu, albo korzystać z boskości w służbie innym, tak jak Tyr. Ludzie go kochali, co? Ano. Był bogiem wojny, ale walczył o pokój. Słynął z niezwykłego heroizmu i prawości. Potęga i wiedza pomagały mu kończyć wojny, a nie je wszczynać. Więc bogowie mogą być dobrzy. Raz na jakiś czas się taki trafia. Fakt. Są tu wzmianki o miejscach, których nie znam. Tyr chyba lubił podróżować. Tyr wierzył, że remedium na wojny i chaos jest mądrość, a nie siła. Wiedział też, że kontakt z innymi kulturami daje perspektywę, jakiej nie ma się, gdy żyje się w izolacji. Odyn zawsze gromadził wiedzę i zachłannie jej strzegł. Zaś Tyr otwarcie się nią dzielił w imię wspólnego dobra. Śmiertelnicy go za to kochali. Zasypywali go podarkami, gdziekolwiek się nie pojawił. Więc co się z nim stało? Z czasem Odyn zaczął w nim dostrzegać zagrożenie. Podejrzewał go o to, że skrycie pomaga gigantom, zamiast wykradać ich sekrety dla asów. Szczerze mówiąc, mnie oskarżało to samo. Ale myślę, że w przypadku Tyra się nie myli. Myślisz, że Tyr pomagał gigantom? Owszem. Czuł się współodpowiedzialny za cierpienie, które zesłał na nich Odyn. Podejrzewam, że pomógł im zatrzeć za sobą wszelkie ślady. Wieża łącząca światy! Dokładnie. Nie wiem, co się z nią stało, ale czuję, że maczali w tym palce zarówno giganci, jak i sam Tyr. Gdzie jest ta czarna runa? Nie wiem. Nigdy tu nie byłem. Kami!
kamień! To musi być to! Oczywiście. Bracie, na górze to wichry Hel. Wichry czego? O, nie powiedzieliśmy ci. Kiedy byłeś chory, udaliśmy się po ratunek do Helheimu. Naprawdę? W skrócie, było okropnie. Ale twój ojciec poznał nową sztuczkę z drobną pomocą Broka. Brok też tam był? Ale... ja... jeszcze o tym pogadamy.